Paweł Szczyciński, trener sekcji monocyklowej klubu sportowego Hubertus. Dzisiaj mamy dosyć wyjątkową okazję, bo gościmy Rafała Petkę i Aleksandra Paruskiego, czyli obecnie absolutny top monocyklowy na skalę Polski, w trialu i w streetie i we flacie w dodatku. Mamy dzisiaj serię pokazów w szkole podstawowej i w gimnazjum. W szkole podstawowej już byliśmy i rzeczywiście dzieciom się bardzo podobało. Zaraz pokaz w gimnazjum. Parę słów jeszcze odnośnie naszych gości. Rafał Petka to obecnie najlepszy polski flatowiec i streetowiec, czyli polega to na różnego rodzaju trikach i ewolucjach na płaskim podłożu. Z kolei Aleksander Paruski to obecnie najlepszy polski trialowiec, czyli specjalista skoków z wyż, aktualnie rekordzista Polski. Jak również trial polega na utrzymaniu balansu na różnego rodzaju bardzo cienkich rurkach, deskach i tego rodzaju rzeczach. Dzisiaj mamy tutaj namiastkę ich umiejętności. Jest to akcja, która ma na celu promocję naszej sekcji, promocję monobajki. Zapraszamy wszystkich chętnych na treningi w każdy wtorek i piątek od 15:30 na boisku. Sporo osób z podstawówki, z gimnazjum już uczęszcza w treningach, także mamy nadzieję, że zarażą swoją pasją również innych. A co roku też zapraszamy na wszystkich na Monomanię. Jest to obecnie największa w Polsce impreza monocyklowa. W 2014 roku, czyli w tym roku właśnie najlepsi na Monomanii byli nasi obecni goście. A najbliższa Monomania już w 2015 roku na początku lipca, także serdecznie wszystkich zapraszamy.